Witajcie już po zakończonym sezonie, ale to normalna sprawa była, że będziemy jeszcze pływać, jak tylko pogoda będzie. Dzisiaj będą 3 nowości. Mam nowy gaźniczek w mojej F12, także przetestuję go. Już jest założony. Mam nową śrubę. Na razie jestem na starej. Także odpalę silniczek na nowym gaźniczku. Popływam troszkę, zobaczę jak jest. I później zmieniam śrubę. Także takie będą testy. A kolejna, trzecia nowość. Zobaczcie co tu się dzieje. Nie było nas tutaj miesiąc, może troszkę dłużej. Bo ostatnie pływania to były pod Tyńcem. Poznajecie to miejsce? Bo ja nie. Nie wiem o co chodzi. Ale... jest dobrze, no. Jest slip zrobiony. Jaja, nie? Nawet trawka jakaś rośnie. Tutaj jest jeszcze niedokończone coś jest. No ale kurde, no ktoś zrobił dobrą robotę. No. No dobra, rozkładam się, czekam na Marcina. Zobaczymy jego minę. I będziemy pływać. Pięknie. Słoneczko pięknie świeci. Marcin już jest. Jedenastka śruba w stormie 13,5, ale jest kurde, no. No. Coś pięknego. Dobra, ja już prawie gotowy. Marcin w połowie. Fajna pogoda, zero wiatru, nie? Wisła spokojniutka, wydaje się, że stoi w miejscu. Także będą takie chyba dobre testy. Będzie dobry pomiar. No, Marcin zjedzie na kółeczkach ze silniczkiem. Wydaje się tu troszeczkę ciasno, ale to można poprawić. Trawka jak urośnie, będzie lepiej. Bo na razie jest błoto. Ale cieszmy się z tego, co mamy. No jest troszkę wąsko, no. Ale może jakoś... Z całym majdanem już widzę, tak? Bierzesz wszystko, będziesz zjeżdżał. No ta końcówka też tu jest... Kurde, no jest dobrze, no bo to jest, tak? Tylko... Ale to sobie już poprawimy. Trzeba udoskonalić. No i tu ewentualnie troszeczkę przybrać tego brzegu. No i tyle. I dobra robota. Tutaj też coś zrobione. Tam czyścili ten rów cały. A może to oni zrobili tu? Może to miasto nam zrobiło, bo w końcu ktoś mnie wysłuchał. Obejrzeli filmik i... No to kurde, dzięki panowie, no. No to tak, bo tu jakąś... To my też swoją cegiełkę dołożymy. Tak, my też swoje zrobimy, resztę. Tu widać, że ktoś coś wyczyścił. No i tu, no to raczej to nikt... Raczej nikt tego tak sobie nie... Kurde, no sam nie zrobił. To jakiś sprzęt przyjechał. Jakiś sprzęt. No. Mamy. Najważniejsze. Zobaczymy, co to będzie się działo. Jeszcze zbiornik dajesz, tak? Nie, tutaj. Myślałem, że ze zbiorniczkiem. Dobra, Andrzeju, skończ i wbijamy na wodę. Dokładnie. No to dawaj.
Aha, ja mam teraz. No, ja cię nagrywam już. Panie, to się nagrywa. Czekaj, bo liny jeszcze. Aha, no to jeszcze chwila. No to Marcinek schodzi. Teraz ten ponton po prostu tutaj jakby dźwigasz, to nic nie waży. Ja mam gumowce, więc wchodzę do wody. Ja wiem, czy jest za wąsko. Jest... O kuźwa. Jest tak w sam raz. No ta końcówka. No tą końcówkę musimy sobie zrobić już. No. Jakby co, to ja ci pomogę. Bo wiesz co, bo tu są takie... Nie wiem, jak to nazwać, ale... no elegancko. No jest na wodzie, chłopak. To takie, wiesz, i zapadło się kółko w tym, nie? No, właśnie o tym mówię. Ale tutaj całe to... No to jest elegancko. Paliwka mam tyle. Czyli pół baczku. No, mniej troszkę. Widzę teraz po cieniu, że tu masz, do tej kreski. Do tej kreski. Do tej kreski. No. O, właśnie zobaczymy, ile będzie wypływane. Na końcu, nie? Ja wtedy miałem pół baczku, żeśmy pływali po tym. Ma apetyt, silnik ma naprawdę apetyt. Ale w trzy osoby ślizg... Ale co to za konie, co nie piją, nie? Tak, dokładnie. Ślizg bez problemu w trzy osoby. Także... Tak. Dobra, teraz będzie moja kolej. Ja niestety szuram. Ale jak będzie trawka, to będzie się super tutaj szurało. Ja go tutaj puszczę i on sam zleci. No mnie jeszcze czeka wymiana śruby i to, ale to już nie będę go tu wynosił, tylko wymienię sobie śrubę w takiej pozycji, jak tak silniczek jest założony. To jest 5 minut, nawet nie. Kurde. Myślę sobie, odpalę go z ręki, bo nie chciało mi się podpinać akumulatora. Wiecie, nowy gaźnik, szarpie, już mam go dość. Mnie kurwa, no nie odpali. No i tak zauważyłem, czegoś mi brakło. Patrzcie się. Co tu leży, kuźwa. Moja zrywka. Tak, kurwa, się szarpie, jestem się, nowy gaźnik. No nie odpali, nie? No. Musi coś być. Zawsze coś musi być. Odpalił pięknie od jednego pociągnięcia, ale tak dymił jak normalnie dwusłów. Nie wiem, czy to... Aha. Być może przez to, że na ssaniu był. Zobaczę. Jeszcze raz później, jak będzie zimne odpalanie, ale kurde, zadymił naprawdę tak samo jak dwusów. I to dymił cały czas, nie że zadymił i koniec, tylko dopóki mu nie wcisnąłem ssania, no to cały czas dymił. Marcinek już się bawi, testuje. Mówił, że będzie zapłon ustawiał, także na razie ja sobie przetestuję moją... Na razie gaźnik, później śrubę. On sobie ustawi zapłon, bo tam coś mówi, że będzie lepiej. No i płyniemy na kawę gdzieś później. Oczywiście on też ma nową śrubę, 11, także też sobie tam testuje po swojemu. Ja zobaczę, czy jest dziura w gazie. Wiosła muszę sobie pozapinać, włączę prędkościomierz. Chyba będzie fajnie, powiem wam. No, kurde. Dobra, włączam prędkościomierz. Wiosła, bo mi tutaj latają. Będzie dobrze. Powiem wam, że jest lepiej. Super prędkości większych nie ma, ale wpadło prawdziwe 34. Więc 33-34 lecę. No i obroty są wyższe, bo tam miałem 4800 na tamtym gaźniku, a na tym mam 5500.
nawet z małym haczykiem. Może mi się to później uda nagrać, będzie trochę ciężko w takiej pozycji, bo mam tutaj liczniczek. W każdym bądź razie obroty są lepsze. No i prędkość jest trochę lepsza. Dzisiaj nie ma z prądem pod prąd, bo woda praktycznie stoi. Także jest lepiej. Ty lepiej jest. No, 5500 kręcę. Bez żadnych ustawień. Silnik wsadzony tak jak był. No i... no i po prostu no, troszkę obroty za wysokie, ale to nic, zaraz sobie zmniejszę, jak będę... jeszcze tą śrubę zmienię i zobaczymy, co się będzie działo. Tamta ma... ta śruba jest 9,1 razy 9,1/4, a kupiłem 8,1 i 8,1, także ten. Jeszcze zacznę z tą dziurą. No delikatna. Wow, wow. 5470, no ale to... a kurwa, jest żwawszy, naprawdę. Zadziera fajnie dzioba do góry i momentalnie ślizg. Już jest. A siedzę na samym tyle. Zobaczcie, jak ja tu siedzę. Jakbym się przesunął bardziej na środek, tak jak mówicie, no to byłoby jeszcze lepiej. Dobra, ja płynę, zmieniam śrubę i widzimy się za chwileczkę. Nie no, jest dużo lepiej. Naprawdę jest lepiej. Także gaźniczek znowu okazał się dobrym zakupem. Nie żałuję. A z tą śrubą to nie wiem, jak będzie wolniej, czy tam ten, tak czy siak już zostaje. Śruba nie była droga, więc nawet jak będzie gorzej, wolniej, to tak czy siak zostawiam. Przyda się na przykład, jak będę pływał w 3 osoby, czy tam czasem w 4 z rodziną, to wtedy założę tą lżejszą śrubę i na pewno będzie lepiej. Kurde, także jak już jest lepiej, a gdzie tam jeszcze jakieś drewienka, jakieś kurde zmiany trymów. Dobrze jest. Na razie nic nie ustawiam. No i śrubeczka wymieniona. Bez kitu 3 minutki. No już nie wygląda jak nowa, bo wszystko w smarze. Wiadomo. Pokażę wam przy okazji już tak, jaką miałem. Nie wiem, czy to kamerka złapie. O Jezu, przepraszam. Tu pisze tak jakby 9,1 razy 9,1/4. To była ta. A na tej ustawię kamerkę, jest 8,1 razy 8,1. Także... o! No. Myślę, że to widać. Także teraz pływam na tej. Już zostaje. Na dzisiaj zostaje. Jak będzie dużo wolniejsza czy coś tam, a będziemy tu z Marcinem pływać, to tak czy siak już zostawiam tą śrubę, bo płyniemy tam pod tamę. Wypijemy kawę. Może jakieś nowe miejscówki poszukamy jeszcze. Także zobaczcie jeszcze ze mną chwilę i zobaczcie, jak ta śruba będzie się spisywać. Jestem bardzo ciekaw. Sam gaźniczek dużo dał. Ale może być jeszcze lepiej, albo będzie gorzej. To się już okaże. Odpływam do Marcinka. A! Już nie prycha. Tak, tylko szczela tak... jak... nie, to jest normalne, on tak... Wiem, przedtem tak kichał, no. Cześć, zgaszę swojego. Pokaż, jak szczela. Ale już
się prycha. Warburg elegancki. A prędkość? 38 teraz. 38 na śrubie 11, no. No ja wam powiem tak. Na mojej teraz nowej śrubie jest ciutkę wolniej, bo 32 na godzinę, ale wiesz ile mam obrotów? 6200. No. Także, ale wiesz co, jak będzie na przykład w 3 osoby do pływania, to może ta śruba będzie lepsza, nie? Czasem z rodzinką. Także jest naprawdę 6200 obrotów. Może Marcin, teraz siądziemy we dwóch gdzieś tam na mój, zobaczymy jak się zachowuje z tą śrubą, nie? No. Akumulatora nie zakładam, palę go z ręki. Ma takie palenie ten silniczek, że szóstki się chowają. Już nie chodzi o ten gaźnik, no nie, bo on wcześniej też tak palił, tylko to lekko chodzi, nie? To co, płyniemy tam pod ten, nie? Dobra. Tam się ktoś wodował, wiesz? Za mostem. Może przypłynie do nas, to pogadamy. A ja taki nieśmiały. No tam płyniemy pod most. A czy no, pod tamę, czy pod chatkę Puchatka? Nie, no dajmy tam. No i co? Ogień! Tam było, no. Ogólnie to gaźnik zrobił robotę tutaj. Ale na tamtym gaźniku starym, z tą śrubą też by było lepiej i pewnie byłbym zadowolony, bo obroty by były wyższe i no, prędkość taka sama. Juhu! No, tak odchodzi trzynastka. Porządku. Jak i śruba, tak i gaźniczek, jestem zadowolony. Coś pięknego, jak on się fajnie teraz wkręca. Jak dwusów. No. Zaraz wam jeszcze pokażę. Nie, naprawdę, jak dwusów mruczy. Ale jednak będę na tamtej śrubie pływał, bo niepotrzebne te obroty takie wysokie i go tak piłować. Ale to już nie dzisiaj. Marcin sobie troszeczkę obrotki zwiększa, bo miał 900, to troszeczkę tak za mało. Oj tak, ja jestem zadowolony. Naprawdę czuję się, jakbym miał znowu nowy silnik. No gaźniczek zrobił, wiem, że się już powtarzam, ale gaźniczek zrobił robotę. Jest zrywka. Jest strasznie żwawy na gazie, podoba mi się, no. Troszeczkę wolniej jest, o jakieś 2-3 km w sumie, bo 32.
ale jest żwawy. Spoko. Kawusia wypita. Próbowaliśmy z Marcinem na moim pontonie z tą śrubą i z nowym gaźnikiem. No i jest zdecydowanie lepiej. 31 się udało zrobić na godzinę. Ile? 31. No. Także jest dobrze. Ze ślizgiem nie za ciekawie, ale jak siedzimy tutaj obydwoje na tyle, no to mu się nie udaje wchodzić w ślizg, ale jak jest tutaj Marcin z przodu, to jest, można powiedzieć, moment. A w sumie to, kurde, no, nie, no cały ponton będę mył, także. Także z tą śrubą w dwie osoby jest elegancko. Zrobię kiedyś próbę z trzema osobami na tej śrubie. Być może się uda zrobić ślizg. Bo z tamtym wcześniejszym zestawem no nie było szans. Nie było szans. Jakbyśmy nie siadali, nie dało się. Spróbujemy kiedyś w trzy osoby, jak jeszcze tam kiedyś będziemy z Grześkiem. Oczywiście dorosłe osoby. No to spróbujemy ślizga zrobić we trzech. Może się udać. Wymordowany, ale może będzie. A generalnie fajnie się zbiera. A! Kurde, no. Naprawdę żwawy się taki zrobił. Aż się go chwilę boję. Naprawdę. To wie, że pierwsze pływanie moje tym silnikiem odkręciłem mu faję i zrobiłem tak. No jest prędkość, ale jakoś tak nie. No nie było tego czegoś, a teraz. A! Prędkości 3, 4. Jesteśmy u Marcina. Siedzi sobie tak. Trrr. Nie trzeba w ogóle siły. No i cichutko tu jest z przodu. Nie, fajnie, fajnie. Mata też zrobiła swoje, nie? Na pewno. Mam tutaj ze sobą prędkościomierz, ale tu może się dziać. Siądę sobie inaczej. No, kurwa. Jezu! No! Tył trochę. Thank you.
Może się musi uspokoić, ale jest, kurde, start ma fajny, jak tu byłem na przodzie, to powiem wam, że... No ja też się zdaję, że parę razy opowiem się wypieprzył. No, wiesz? No, naprawdę trzeba. Trzeba się trzymać, bo można się zdziwić. Ślizg już jest! No, jesteśmy... O, kurde, mi drga. Co my tu mamy? No tak. No tutaj... są te kreseczki, no. Tak, bo tutaj masz tą właśnie regulację kąt wyprzedzenia zapłonu, nie? No i ja sobie tutaj tu regulowałem. TDC. Tak, aha, TDC. I tu musi być ze tak, znakiem. To jest, nie pamiętam już, czy to jest, TDC to jest albo górne, albo dolne położenie tłoka. Nie pamiętam dokładnie. Tam wkładasz sobie jakąś... Tak, żeby widzieć, jak jest tłok, nie? Tak. Czy no i powinien być w tym właśnie miejscu, w górnym albo w dolnym. Już też mówię, nie pamiętam, trzeba sobie sprawdzić. W tych stormach jest niby zawsze ustawione to TDC, albo jest plus 5, w tą stronę jest plus, a w tą jest minus 5, nie? Jeśli chodzi o wolne obroty, i tu się musi pokrywać ten znacznik tu na dole z tą kreską. Tak, no i to odpowiada tutaj potem temu kątowi wyprzedzenia, nie? No tutaj jest akurat na minus, miałem wcześniej 5. Nie, jest? Tu jest 5, tu masz 10 i tak dalej. A ty masz jakiś teraz minus? Tak, ja mam na jakieś minus 4, 3. 3, no tak, 4. Bo ja sobie to zmieniłem. Pracuje teraz lepiej ten silnik, o tyle go troszeczkę cofnąłem, zresztą nawet jak u Łukasza Sawki sobie pooglądacie, on tam ma całą instrukcję regulacji gaźnika. No to właśnie tam często zauważyłem, że było przestawienie tego na takie minus 3, minus 4 i faktycznie u mnie też to troszeczkę pomogło, bo on mi tak kichał troszeczkę, parskał. No. Ale dodatkowo jeszcze tutaj śrubą regulacji dawki, tu jest ta śruba, mieszanki tak powietrzno-paliwowej sobie wyregulowałem, no wkręciłem ją do oporu, czyli delikatnie ją dokręciłem, dwa obroty na start wykręcone. No i odpaliłem silniczek sobie i regulowałem tak. On jeszcze kichał na tych dwóch obrotach, ale jak wszedłem mu na trzy obroty, no to przestał już kichać. Wchodził dosyć w miarę fajnie, ale jeszcze sobie troszeczkę podregulowałem i zszedłem w sumie na 2,5 obrota tej śrubeczki. Aha, czyli zostajesz na 2,5? Tak, na 2,5 tak sobie zostawiam, chodzi dobrze, bo musi być oczywiście rozgrzany silnik. Na ciepłym silniczku, no. Tak, musi być rozgrzany. No i tą śrubką sobie potem regulujemy już takie wstępne, bo tu musi chodzić po prostu tak, żeby nie kichał, nie? Tak, w miarę równo. Aha, a tym obroty już po prostu dopasować tak, bo do tego, to nie? Jest tak, niskie obroty wszystko, nie? No nie może mieć też muła z dołu, tak jak mu odkręcisz manetę, to musi iść od razu, nie? No i tu sobie podregulowujesz, ustawiasz sobie jakieś 1000 obrotów, ja tak sobie ustawiłem. Fajny masz ten w ogóle obrotomierz. No to jest jakiś taki, powiedzmy, powiedzmy lepsiejszy. Tak, bo... Kurde, ale mi drga ta kamerka, sorki, ja mam taki zwykły. Marcin ma taki... No i po tych regulacjach chodzi generalnie silniczek tak na wolnych. No jakieś 1000 groszy w obrotu. 1000 z haczykiem, nie? No i elegancko. Takie 1100, to jest 1100 po prostu, nie? No i bieg. Elegancko. Naprawdę eligleancko. Jest dobrze. Czyli tak naprawdę to dzisiaj powinno być zakończenie, bo jest wszystko idealnie. No, pogoda lepsza, osiągi lepsze, wszystko lepsze. No, pali pięknie. Ja też jestem zadowolony. Kurde, no. Luks. Dziury w gazie już nie ma, przeszło mu. Z początku była, jak był zimny. Pewnie tak będzie, że zaraz po odpaleniu będę miał delikatną dziurę. A, patyk! A jak się silniczek rozgrzał... Nie ma żadnej dziury. A może się przystartujemy jeszcze raz? Od zera! Czekaj. Od zera na 3-4. Tak. Czekaj, jeszcze nie. 3-4.
do przodu, poszedł, no. No my powolutku wracamy już. Także na dzisiaj tyle. Najważniejsze, że się wszystko udało elegancko. Troszkę zimno, czuć już tą jesień. Czapki muszą być na głowach. Ale okej jest. Także co, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Hejka!